Działania inwestycyjne są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta, jednak też bardzo znaczące wizji rozwoju miasta jest dbanie o pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach tak zwanych projektów miękkich. Tak się składa, że dzisiaj mamy historyczny moment, bo jeszcze tak dużych środków w ramach projektów miękkich, czyli projektów adresowanych na podwyższanie kwalifikacji, środków, które inwestowane są w tak zwany kapitał ludzki, w naszym mieście, w naszym regionie nie było. Ten projekt myślę, że w naszym mierze pozwoli pomóc naszym pracodawcom, przedsiębiorcom, instytucjom, samorządom podnieść kwalifikacje w różnych zakresach, tak jak powiedziałem, i faktycznie te 45 milionów z regionalnego programu operacyjnego w znacznym mierze pozwoli w ciągu tych 3 lat pomóc rozwinąć swoje kompetencje naszym mieszkańcom. To jest bardzo ważne zadanie przed nami, wszystkimi samorządami, żeby te środki jak najlepiej wydatkować, żeby oczywiście właściwie je dedykować, żeby spełnić z jednej strony oczekiwania i potrzeby pracowników, ale też trafić na ten rynek pracy, na zapotrzebowanie rynku pracy, bo chociażby rozwój tych kompetencji językowych. I druga rzecz to tak naprawdę dzisiaj rozwijając kompetencje cyfrowe, różnego rodzaju specjalistów kształcąc w dziedzinie informatyki, automatyki, możemy pozwolić sobie na to, że właśnie nawet nie posiadając tutaj dużego zakładu pracy gdzieś, a siedząc w domu przy komputerze, można pracować dla różnych korporacji, dla różnych firm na całym świecie. Praca była niesamowicie trudna. Taki projekt, który tu będzie realizowany w tym subregionie łomżyńskim, to jest projekt, można powiedzieć, jedyny w skali kraju. W ramach naszego województwa, w ramach konkursu, który był ogłoszony kilka miesięcy temu, w naszym województwie będą realizowane 3 takie projekty. Dzisiaj mówimy o projekcie w subregionie łomżyńskim, projekcie ukierunkowanym na kształcenie ustawiczne. Przede wszystkim jest to faktycznie projekt wyjątkowy, nikt tu dzisiaj nie przesadza, bo jest to projekt zintegrowany. Ja wiem, że dla Państwa być może to nic nie mówi, natomiast to pojęcie projektu zintegrowanego funkcjonuje w porządku prawnym Unii Europejskiej. Jest to jedyny tego typu projekt w tym województwie i z tego co wiemy jedyny w całym kraju. A na czym polega ta integracja? Bo oczywiście nasze województwo słynie z takich innowacyjnych rozwiązań w tematach komplementarności, natomiast w tym przypadku nie mówimy o projektach czy o projekcie, który jest finansowany z różnych funduszy europejskich, ale jest to projekt de facto finansowany z jednego funduszu, czyli z Europejskiego Funduszu Społecznego. Chciałabym powiedzieć jedno. Miasto rozwija się dwutorowo. Inwestujemy w twarde projekty, znaczy pozyskujemy twarde projekty, ale również te miękkie, które budują jakość naszego miasta z tej innej strony. Bardzo serdecznie dziękuję marszałkom, że sprzyjają naszym tym działaniom związanym z projektami miękkimi, bo o tym dzisiaj mowa i no jakby są one mi najbliższe. Bardzo serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Proszę Państwa, nie sposób opowiedzieć, jak ten projekt był tworzony. Serdecznie gratuluję. Dziękuję Pani Marszałek za przychylność. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Najpierw szczęśliwe miejsce. Tak. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo marszałkom. Bardzo dziękujemy, że zechcieliście z nami ten sojusz stworzyć. Dziękujemy też się przyjemnością. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję dla Marku. Bardzo dziękuję, naprawdę. O, dziękujemy bardzo. Drugi, bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Na muszki.